Jesteśmy przy budynku o powierzchni 130 metrów kwadratowych, gdzie wcześniej mieliśmy kocioł na węgiel, który spalał 3 tony, zamieniliśmy go na pompę ciepła, ale zanim o pompie, kilka słów o samym budynku. Konstrukcja ścian to poroterm 28 cm, docieplony styropianem grafitowym 15 cm. Na dachu wełna 20 cm, mamy tutaj okna dwuszybowe, w budynku jest podłogówka w 60% oraz w 40% grzejniki. Kocioł został zamieniony na powietrzną pompę ciepła typu monoblok, pompa marki VGE. Podejdźmy sobie bliżej, zobaczmy ją z bliska. Jest osadzona na stelażu ze stali nierdzewnej. Możemy sobie zobaczyć wejście do budynku. Oczywiście pompa spełnia wymagania programu Czyste Powietrze, co gwarantuje dotację przy zmianie starego, nieefektywnego źródła właśnie na pompę ciepła. Znajdujemy się w kotłowni, gdzie wcześniej w tym miejscu stał kocioł na węgiel, który, przypomnę, spalał aż 3 tony węgla. Teraz mamy zbiornik buforowy 150 litrów, zbiornik na ciepłą wodę 200 litrów, grupy bezpieczeństwa do ciepłej wody, do centralnego ogrzewania, rozdzielacz na podłogówkę, wyjście do ogrzewania na grzejniki, skrzynka z zabezpieczeniami.